Festyn integracyjny, który odbywać się będzie na terenie Cieplickiego Placu Piastowskiego, w tym roku nie otrzymał dofinansowania unijnego. Nie oznacza to jednak, że będzie on uboższy w program w stosunku do lat ubiegłych. Nie udało się pozyskać środków zewnętrznych z europejskich, natomiast dzięki tutaj wsparciu Urzędu Miasta, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i naszych szacownych sponsorów, o których za chwilę wspomnę, uda nam się, mam nadzieję, również przy ładnej pogodzie i przy dużej frekwencji mieszkańców Jeleniej Góry zorganizować 6. już edycję festynu pod hasłem walki z dyskryminacją osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. W programie przewidziane zostały atrakcje takie jak występy artystyczne, wystawa prac plastycznych, konkursy z nagrodami czy bezpłatny catering. Dodatkowo w muszli koncertowej o godzinie 14 zaprezentuje się folkowa kapela z Karkonoszy, czyli Szyszak. Oczywiście wszystko co 19 czerwca bieżącego roku w godzinach od 10 do godziny 15 będzie się działo w obrębie Placu Piastowskiego, jak również w obrębie muszli koncertowej w Parku Zdrojowym. Jest wszystko za darmo. Festyn organizowany przez Jeleniogórski MOPS rozpocznie się na Placu Piastowskim w niedzielę o godzinie 10, a zakończy o 15.